Choć prace przy termomodernizacji budynków komunalnych przy ulicach Żeromskiego, Miątkiewicza i Witczaka w Bytomiu były na dość zaawansowanym etapie, to wykonawca zszedł z placu budowy. Problemy z pracownikami, problemy z cenami materiałów budowlanych, tym było to podyktowane z jego strony. Prowadziliśmy z nim rozmowę, wzywaliśmy go do wykonania robót, których zaprzestał, niestety odmówił, przestał się z nami kontaktować. W budynku przy ulicy Żeromskiego 6, tuż przed rezygnacją, wykonawca wykonał praktycznie wszystkie prace, które były w umowie, czyli remont fasady budynku oraz wymianę instalacji elektrycznej. W pozostałych 5 kamienicach postęp prac jest mniejszy, aczkolwiek i tak wiele rzeczy zostało już zrobionych. Teraz urzędnicy wzywają wykonawcę do wykonania inwentaryzacji prac. Jeśli tego nie zrobi, to na jego koszt inwentaryzację wykona spółka Bytomskie Mieszkania. Potem miasto ogłosi kolejny przetarg i poszuka nowego wykonawcy. Spotkamy się też z lokatorami, którzy mają ważne umowy najmu, po to, żeby im przekazać informacje o dalszych losach tych budynków, żeby zapewnić ich, że mogą liczyć na upust 10% obniżki w czynszu oraz na zapewnienie grzejników elektrycznych na czas zimy. Z podobnymi problemami mierzą się inne miasta. Kilka miesięcy temu jedna z największych firm budowlanych w Polsce zeszła z placu budowy przy wielomilionowej inwestycji w Częstochowie. Mowa o budowie estakady w centrum miasta na tzw. Gierkówce. Miasto po wyłonieniu nowej firmy będzie musiało zapłacić około 100 milionów więcej niż pierwotnie zakładano. Wszyscy wiemy, co dzieje się na rynkach i to nie chodzi tylko o dostawy, ale i koszty pracy, ale też szalejącą inflację. Z tą zmierzył się również Sosnowiec, gdzie do dzisiaj nie dokończono budowy budynku przed dworcem PKP, w którym miały mieścić się lokale gastronomiczne. Tu też wykonawca zszedł z placu budowy. Zrobiliśmy inwentaryzację, czyli sprawdziliśmy, co zostało wykonane, a co nie. I na tej podstawie ogłosiliśmy kolejny przetarg na wyłonienie firmy, która tą inwestycję dokończy. No i postępowanie trwa. Biorąc pod uwagę wciąż rosnące ceny energii, paliw i zapowiadany wzrost płacy minimalnej, można zakładać, że podobnych przypadków będzie coraz więcej.